Tak to jest. Witajcie u Centuriona. Będę za chwilę do kuźni się udawał. Pewnie coś tam też pomontuję, porobię. Ale dzisiaj tutaj gościnnie u mnie jest. Zobaczcie kto. Możesz się przywitać. Dam. A że nie możesz uścisnąć ręki tamtym, to możesz uścisnąć mi, prawda? Dokładnie. O. Słuchajcie. My postanowiliśmy z Maćkiem taki cykl urobić tutaj. Chcieliśmy zrobić na inną metodę, na inną nutę. No ale sytuacja się dzieje tak, jak się dzieje, że będzie jeszcze beka po tym filmie. Dobra. Ale najpierw... Co Maciuś, powiesz leśnym ludziom w ogóle? No, pozdrowie. Pozdrowienia, nie? Tak. On nie musi dużo mówić. Coś jeszcze Maciuś dodasz? Że jestem z wami. No i bardzo dobrze. Wszak ty jesteś autochtonem świętokrzyskim w lasach rodzonym, nie? Dokładnie. Co ja miałem zrobić? Mamy pójść dowcip. Dowcip. Dobrze, niech będzie dowcip. Słuchajcie kochani, i ty drogi Maćku, przyjacielu mój. To jest tak, że z tym dowcipem... To jest tak, że postanowił sobie Budda, że w nieskończonej swojej mądrości, natchnieniu, przypływie najwyższych uczuć, przy dotknięciu źródeł największego imponderabilizmu, tak bym to nazwał, i wszelakich innych doznań estetycznych, że musi przyjrzeć się całemu wszechświatowi, padło na ziemię i zobaczył, co się dzieje na ziemi, postanowił, że musi zejść, zainterweniować. Daleki był od przemocy, a zatem postanowił, że będzie niósł światło ludziom nieoświeconym, a oświeconym poszerzenie horyzontów. No i co postanowił? Patrzył u siebie w laptopie swoim buddyjskim i wybrał sobie normalnie rasę. Skoś na oko, mówi, tych jest najwięcej. Żeby był autorytet, to tak sobie wymyślił, że wybierze sobie płeć. Jaką wybrał płeć? Maciuś, jak myślisz? Męską! Maciuś to jest, kurde, gościu, który kuma bazę w lot. No i przybrał sobie wiek, lat około 30, założył sandały, ubrał się w pomarańczowy ciuch, że dosłownie, kurczę, klasztor Shaolin, jakby go tam zobaczyli, to zastanawialiby się, który to mistrz, nie? I szedł w natchnieniu przez cały świat, aż doszedł gdzieś tam, powiedzmy, do jakiegoś miejsca, gdzie siedziało sobie dwóch jakichś rastafarianów, którzy akurat już kleili jointa i właśnie mieli, mówię, kopnąć benzyniarkę, zapalniczkę, odpalić, że tak powiem, celem zmiany częstotliwości pracy umysłu. No i on mówi, nie róbcie tego, chłopcy. Ja wam pokażę, co to jest prawdziwa nirwana. Ja was nauczę. A oni mówią, łysy, jesteś, kurczę, git. Siadaj, stary. Siadaj i powiedz nam. No i on mówi, okej, nie ma problemu, ale oni odpalili już tego jointa i dają mu, zapal z nami. On mówi, że nie, dziękuję. Ale zapal, łysy, kurczę, wyluzujesz się.
No i tak on mówi, że nie zapali, a oni zapal. Nie, on nie, oni tak, on nie, tak, nie, tak, nie. W końcu on sobie tak pomyślał, że jak nie zapali z nimi, to oni go nie posłuchają normalnie. I on tak sobie już pomyślał, oni już tyle jointów wypalili, że im to już różnicy nie robi. A on, to przecież mówię, jest samym Buddą, to przecież jemu nie zaszkodzi, nie? No i palą. Podają sobie po prostu i kółeczko, jedno, drugie, trzecie, prawda, czwarte i piąte, skończył się joint, naborchali się, że tak powiem, jak krowa na wiosnę trawy, żeby później mleko dać, żeby można było czekoladę Milkę Maćkowi dać, bo Maciek lubi czekoladę Milkę bąbelkową, tak jak ja, prawda Maciuniu? Dokładnie. No ale co z tym Buddą? No i tak siedzą tacy pochyleni w milczeniu i myślą, tak jak my się teraz pochyliliśmy, tak myślą i myślą i myślą i nagle jeden z tych Rastafarianów, aha! Tak się ocknął, mówi, ty, łysy, słuchaj, ty, kurde, chciałeś nam coś powiedzieć. A on mówi, tak, ale pozwólcie, że się najpierw przedstawię. A oni mówią, jasne, przedstaw się, tak, okej. A on mówi, jestem Budda. A oni, i o to chodzi. Piona. I o to chodzi. I o to chodzi. I o to chodzi. A biorąc pod uwagę, że siedzimy sobie u Centrum Unionika i sobie tak sobie siedzimy z Maciulkiem. Maciuś uczęstowany został. Słuchajcie, dobrocią samą. Prawda? O, jak widzicie. Milka. Bąbelkowa, pokrojona, że tak powiem. Więc opcja wygląda w ten sposób, że jakby to powiedzieć, no podkład jest wam znany, prawda Maciuś? Bo to jest podkład i z jaki jest? The best. Obrzech. Co? Obrzech. Yes, exactly. Także jeszcze raz wam pokażę, zobaczcie, tych dwóch śmiesznych takich. Dzięki niejakiemu koledze sympatycznemu, który pomógł zrealizować pewien pomysł, będzie dalszy pomysł, dalsza część tego filmu jeszcze z tymi sympatycznymi dwoma panami czeskimi sąsiadami. No, ale to już będzie zamieszany normalnie, to już będzie sensacja XX wieku normalnie, sąsiedzi. Także jak jesteście ciekawi, to my z Maćkiem zapraszamy. Maćku, słuchaj, jako że ty, że tak powiem, nie widzisz przeszkód, ale też nie widzisz komentarzy. No. Wiesz, i goście ci dziękują na kanale. Jakbyś chciał coś tam, kurde, odpowiedzieć, rzeknąć, to masz, kurczę, dosłownie swój czas teraz antenowy. No, wielkie dzięki. Pozdrawiam cię serdecznie niektórzy. A niektórzy cię nie lubią. Łapkę dają w dół. Więcej łapkę w dół. Piona. Rozwaliłeś po prostu system. Więcej łapek w dół. Tak jest, ale wiesz co? Ty wiesz dobrze, że ja też tak mówię nieraz, nie? No jakbyśmy żyli bez tych łapek w dół, nie? No przecież nie wszystko się nie będą polować. Dokładnie, ale nie będziemy już lochać, nie? Nie. Czyli zapraszamy na sensację XX wieku. Sąsiedzi. O, i tak to jest po prostu mniej więcej w małej zapowiedzi. Że na pierwszym planie są sąsiedzi. We wrześniu 1941 roku wojska niemieckie posuwające się szybko na wschód Związku Radzieckiego doszły do Leningradu i odcięły miasto od reszty kraju. W tej wielkiej wojnie ze Związkiem Radzieckim istotne miejsce zajmowały Czechy. W
ważny dostawca żywności i uzbrojenia dla Wehrmachtu. Prezydent Emil Hacha publicznie chwalił decyzję Hitlera rozpoczęcia wojny z bolszewizmem i wzywał Czechów, aby pracowali bardziej wydajnie dla Rzeszy. Rzeczywiście produkcja wojenna tego kraju stanowiła aż 1/3 wszystkich dostaw z okupowanej Europy. Hitler z zadowoleniem mówił, że przemysł zbrojeniowy w protektoracie Czech i Moraw jest szczególnie wydajny, a Czesi posiadają naturalne zdolności w sprawach technicznych. Zadaniem Heydricha było zwiększenie produkcji zbrojeniowej i przygotowanie Czechów do pełnej germanizacji. Heydrich musiał zginąć. I do wykonania tego zadania brytyjski wywiad szukał ochotników wśród czeskich komandosów. Wśród nich byli Józef Gabczyk i Jan Kubisz, dwaj czescy patrioci, którzy po wkroczeniu wojsk niemieckich do Pragi przedarli się na zachód. Oni zgłosili się do wykonania misji. 28 grudnia 1941 roku wraz z radiotelegrafistami przetransportowano ich na pokładzie samolotu i zrzucono na spadochronach w pobliżu wsi Nechwizdy, skąd mieli przedostać się do Pragi i tam zorganizować zamach na Heydricha. Heydrich czuł się bezpiecznie w Pradze. Tak bezpiecznie, że zwykł jeździć kabrioletem bez obstawy. I tak 27 maja 1942 roku dojechał do dzielnicy Holeszowice. Tam oczekiwali na niego zamachowcy. Jak się wam podobało? Szkoda, że nie możesz tego widzieć, ale słyszeć możesz, nie? No, także taki jest montaż, że my z Maćkiem, słuchajcie, Maciek to jest taki człowiek, gdzie zawsze może do mnie przyjść i... Tak, no oczywiście i na kanale, mówię, będzie zawsze się działo sympatycznie i fajnie, nie? Dokładnie. Także jeżeli chodzi o uczestnictwo po prostu na kanale, to Maciu już po prostu nie widzisz przeszkód, nie? Nie. No. Ja żadnych przeszkód nie widzę. Dokładnie. Posłuchajcie, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że we dwóch takich celowo w tych okularach rozśmieszyliśmy was i w ten sposób umililiśmy wam trochę życia w tym smutnym czasem świecie dla niektórych. My zachowujemy radość mimo różnych problemów w życiu. Mimo, że życie nie jest do końca kolorowe czy tam... No, ja jestem centurion szary, więc i wystrój też mam, jak widzicie, szary, prawda? No, mówię, także tak to jest. A jest odcień szarości. Ale mówię, są różne odcienie szarości. Dokładnie. I jeżeli ktoś posiada w sercu troszeczkę miłości do bliźniego, to na pewno nie znajdzie kości, niezgody. Dokładnie. A sprawa polega na tym, że wiele nie trzeba, żeby przyjaźń zadzierzgnąć, ponieważ jest tak, że w tej materii, w tym obszarze my z Maćkiem uważamy, że naprawdę nie potrzeba dużo, żeby się przyjaźnić. Trzeba po prostu wyciągnąć do siebie rękę, przedstawić się sobie, poznać i jeżeli chodzi o przyjaźń, to pragnienie szuka sposobu, a niechęć szuka powodu. Dobrze, Maciusia, powiedziałem wszystko? Tak. Przedłużamy ten film, czy już dajemy nie, sobie spokój? Dajemy sobie spokój. Dajemy sobie spokój normalnie, nie? No. Tak, słuchajcie, piątka, po prostu czujcie się, że moja ręka to moja ręka, a Maćka ręka, silna ręka, to wasza ręka i tyle. Dziękuję. Mówili do was Maciek i Piotrek, Centurion na kanale Centurion. I kończąc ten film, pamiętajcie, że sąsiedzi
A dobrzy sąsiedzi są w cenie. No. I centurion mówi, że ja się zmienię, ale na lepsze. To tyle w tym temacie. Centurion, stop. Ale dopiero jak pies szczeknie.